2 grudnia z okazji zakończenia sezonu lotowego oraz jubileuszu 70-lecia istnienia szczecińskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych odbyło się spotkanie, podczas którego uhonorowano jego członków. 70 lat istnienia oddziału, czyli od 1953 roku istnieje ten oddział. Proszę sobie wyobrazić, parę lat po wojnie już hobbyści i pasjonaci tego gołębiarstwa zechcieli się zjednoczyć, stworzyć oddział Szczecin i uczestniczyć w lotach. Najpierw uczestniczyli w takich lotach, gdzie podawali gołębie na stacjach do wagonów. Teraz w owym czasie, a w obecnym czasie mamy bardzo luksusowy samochód typu MAN. Loty konkursowe trwają od maja do września i odbywają się raz w tygodniu. Co sobotę od 3 do 5 tysięcy gołębi wywożonych jest kilkaset kilometrów od domu. Trasa powrotna, którą muszą przebyć, wynosi od 300 do 700 kilometrów. Te 700 kilometrów to są loty takie, tak zwane maratony. Urządzamy 3-4 razy w sezonie lotowym, a inne loty to są po 500, po 300 kilometrów. Tam na miejscu się wypuszcza te gołębie na oznaczonej godzinie i one początkowo w wielkiej grupie, a później rozbijają się na pojedyncze, na maksymalnie 2-3 gołębie razem lecą i tak przylatują do swoich gołębników. Szczeciński oddział skupia 90 hodowców zgrupowanych w 4 sekcjach z Polic, Skolwina, Niebuszewa oraz Pogodna. Każdy z gołębi posiada specjalny chip, dzięki któremu hodowcy mogą śledzić lot swoich podopiecznych. Dany przelot jest rejestrowany komputerowo. Dzięki temu łatwo można wyłonić zwycięzcę konkursu w danym tygodniu. Pod koniec sezonu przyznawane są nagrody za najlepsze osiągnięcia. Z okazji jubileuszu na ręce prezesa związku wręczono upominki i gratulacje dla wszystkich członków stowarzyszenia.